Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorwóz. Słuchajcie, jeżeli szukacie naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnej i zadbanej sztuki, jeżeli mówimy o Yamaszce Virago 125, naprawdę jesteście już zmęczeni poszukiwaniem tego motocykla specjalnie dla Was, no to zobaczcie, za mną stoi dokładnie przed chwilą przygotowana Yamaha Virago 125 z 2002 roku, ale naprawdę takich motocykli myślę, że jest już coraz mniej. 15 tysięcy na blacie, ale motocykl wygląda naprawdę jakby go całkiem niedawno odebrał z salonu. Zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że nawet jestem pewien, że już niedługo ten motocykl pojawi się pod garażem u któregoś. Zobaczcie, Yamaha XV125 Virago. XV, bo tak jest oznaczenie modelowe. Słuchajcie, motocykl z rocznika 2002. No i już jako pierwszy powiem, że to był motocykl, który jako nowy wyszedł w tej wersji takiej bogatszej, czyli słuchajcie, z pikowanymi fotelami. To są fabrycznie pikowane fotele, naprawdę zdecydowanie jakby te fabryczne, zwykłe nie umywają się do tych pikowanych. To zupełnie raz, że inna klasa wykonania, dwa, zdecydowanie wygodnie się na tym siedzi. No i to, co też jest mega ważne, to, że te właśnie te egzemplarze, te takie bogatsze, one miały, zobaczcie, chromowane dekle po bokach, a także chromowane tutaj dekielki czapek zaworowych, więc ten motocykl tutaj zdecydowanie świeci się o wiele bardziej, już świecił się jako nowy, a teraz zobaczcie, motocykl, który ma 21 lat, wygląda naprawdę jakby go niedawno wyciągnęli z pudełka. Motocykl z przebiegiem 15 tysięcy km od nowości. To będzie 100% autentyczny przebieg, potwierdzimy to na fakturze. Chociaż uwierzcie mi, że tego przebiegu, nawet tych 15 tysięcy, w ogóle tu nie widać. Gdzieś tam nie ma żadnych nalotów rdzy, nawet większość śrubek nie mają żadnych utlenień. Obręcze, nyple, szprychy. Tutaj wszystko wygląda w tym motocyklu naprawdę tak, jakby ten motocykl dopiero co miał opuścić salon, w którym go sprzedawano jako nowy. Ale zobaczcie, jak już jestem przy przebiegu, no to też do tego od razu napomnę. Oczywiście komplet dokumentów do rejestracji przygotowujemy my, tym nie ma co się przejmować, to jest po naszej stronie. A to, co chciałem Wam pokazać, no to parę takich dokumentów, chociażby homologacja. Ten dokument o tyle jest fajny, że pokazuje nam, kiedy dokładnie ten egzemplarz opuścił taśmę produkcyjną. Był to kwiecień 2002 roku, czyli tutaj mamy pewność, że to był 2002 w drugim, a nie jakiś tam pierwszy w drugim. No i tu mamy też parę fajnych takich kartek z ostatnich badań technicznych, słuchajcie, żeby też potwierdzić ten przebieg. Ten motocykl był na przeglądzie w 2017 roku w Niemczech, bo tam się robi co 2 lata przeglądy. I wtedy miał przejechany 11300. Potem był w 2019, wtedy miał przejechany 12100, czyli tu już przez 2 lata zobaczcie, jaka mała różnica. No i następnie był w 2022 roku, czyli tak naprawdę rok temu, no i wtedy miał przejechane 14600, teraz mam przejechane 15000 z groszem, więc jakby tu przebieg jak najbardziej udokumentowany. Napiszemy na fakturze także przebieg, napiszemy na fakturze także, że motocykl jest bezwypadkowy, bo tego też jesteśmy pewni. No więc pierwsza rzecz, mały udokumentowany przebieg, motocykl bezwypadkowy, 3 motocykl w tej wersji, tej takiej bym powiedział deluxe, czyli właśnie trochę bardziej wyposażony. Zobaczcie lakier tego motocykla, to jest oryginalny bordowy kolor, to jest taki, nawet bym powiedział, że to nie jest metalik, tylko to jest taka perła. Słuchajcie, tutaj jakby słońce na niego teraz nie pada, więc on się wydaje taki jednolity, ale gdzieś tam jak Wam bym tutaj pokazał pod słońcem, no to teraz tego nie widać, ale tu są takie drobinki mieniące się, no i wygląda to naprawdę zdrowo i konkretnie. No i samo malowanie bordowe, myślę, że jedno z najbardziej klasyczniejszych malowań właśnie Yamaha Virago. Bardzo wielu z Was właśnie na takie malowania poluje. No i to robi zdecydowaną robotę. No ale te szczegóły, no słuchajcie, tu naprawdę ciężko się do czegokolwiek doczepić. Motocykl jest zachowany, bym powiedział, perfekcyjnie. No, jestem pewien, że większość tych egzemplarzy, które możecie sobie znaleźć w polskim internecie, no to będą takie egzemplarze już na wymarciu, a ten egzemplarz naprawdę robi robotę. Oczywiście nie jest najtańszy, my jesteśmy tego świadomi, to jest jeden z tych droższych motocykli, jeżeli mówimy o marce Virago, ale naprawdę uwierzcie mi, że przy tych starych, klasycznych motocyklach tutaj nie rocznik, nie przebieg robi cenę, ale właśnie stan zachowania, dodatki i tak dalej, bo jakby no tych chromów, wiadomo, zawsze można delikatnie coś wypolerować, ale jak coś już jest zardzewiałe albo słabo zachowane, zobaczcie tu amortyzator z tyłu, który zawsze praktycznie jest korodowany w wirażkach, tutaj naprawdę jest bardzo świeży. No tylna obręcz, tylny cały tutaj, ta piasta jakby z bębna, no to wszystko robi tu robotę fenomenalną, błyszczy się niesamowicie. No i od razu na pewno Wam się rzucił w oczy te dodatki, zobaczcie, macie raz, że wielkie takie orrowanie chromowane, czyli stelaż pod to wszystko, bo tutaj jakby i trzeba było oryginalnie przesunąć kierunkowskazy, które są w innym miejscu, więc tutaj macie poodsuwane to i zamontowane dwa kufry, ale jakby takie custom
Collection, które są stworzone właśnie pod takie motocykle klasyczne, czyli nie są takie typowe kubełki. No ale o tyle, co jest w nich fajne, że jeżeli chcemy ich używać, chcemy z nimi jechać, no i chcemy coś tam fajnego zapakować, no to po prostu ich używamy. Jeżeli nie, no to w każdej chwili można wcisnąć guzik i te kuferki sobie wypiąć, jeździć bez tych kuferków. Tak samo kufer centralny, tutaj się mieści kask, więc można sobie to używać jako właśnie taki bagażnik na kask, ale jeżeli nie chcecie z tym jeździć, to także na guzik wystarczy sobie odpiąć ten kufer, nie trzeba nic odkręcać, no i wtedy jeździcie sobie z takim gołym motocyklem, jak sobie chcecie gdzieś tam po prostu pośmigać bez większych bagaży, no to też będzie miało to swój klimat. No ale rzeczywiście jakby samo to, że to już tu jest, no to myślę, że robi robotę, bo raz na jakiś czas podejrzewam, że każdemu nachodzi ochota na jakąś krótszą bądź dłuższą podróż i wtedy już jesteście przygotowani, gotowi, nic nie musicie kombinować, szukać. Kolejna rzecz, motocykl jest po serwisie. Słuchajcie, no oczywiście na ten cały serwis, który zrobiliśmy my to mamy w zwyczaju, że każdy motocykl zanim trafi do nas na dywanik, to trafi do nas na serwis, więc mimo, że przebieg jest niewielki, jak na taki, można powiedzieć, 20-letni motocykl, no to zrobiliśmy taki serwis przygotowujący. Oczywiście to wszystko, co zrobiliśmy, co Wam zaraz powiem, zamieścimy w książce serwisowej, którą dostajecie od nas, będziecie wiedzieli przy jakim przebiegu, jaki jest olej w silniku i tak dalej. Ale oczywiście, wymieniliśmy filtr oleju w silniku, zany jest teraz Motulem 1040, nowy filtr oleju. Dwie nowe świece, sprawdzony filtr powietrza, wymieniliśmy płyn hamulcowy z przodu, naciągnęliśmy bęben, umyliśmy ładnie i nasmarowaliśmy z naciągiem cały zestaw napędowy. No i przeżyliśmy całą resztę, oświetlenie, klaksony, tu wszystko jest sprawne, wszystko działa jak należy. Nie jest skorodowany zbiornik w środku, ten motocykl świetnie pali, ładnie się wkręca na obroty, ładnie schodzi z obrotu, więc tu o jakiejś regulacji gaźniku zapomnijcie. Wszystko tu jest już zrobione perfekcyjnie, tak żeby po prostu wsiąść i zacząć jeździć. Motocykl jest odblokowany, jeździ powyżej tam 90 km na godzinę, więc jak najbardziej może i taka dorosła, większa osoba sobie śmiał tym motocyklem bezpiecznie jeździć. No więc macie bardzo dobrze przygotowane motocykli, co też jest mega ważne. Słuchajcie, 15 tysięcy na blacie, no a ten motocykl, to co jest fajne, to ma nowiusieńki komplet opon Bridgestone'a. 2021 bodajże rok i z przodu i z tyłu, ale słuchajcie, ta opona była dopiero co wrzucona, jeszcze tutaj są te kreski i to masowacie z przodu, tak samo i z tyłu, to są opony takie dedykowane do tych takich klasycznych motocykli. Zobaczcie, tutaj też macie jeszcze te kreski wewnątrz bieżnika, no praktycznie nówka sztuka guma, nie wiem ile ona mogła kilometrów zjeździć, może ze 200 kilometrów maksymalnie, bo naprawdę jest lalka, więc macie bardzo dobrze trzymające się gumy, klocki z przodu i tarcza, świetny stan, tył tak samo. Jeżeli chodzi o bęben, no rewelacja, powiem Wam szczerze, naprawdę wiele tych wirażek, wiele w ogóle motocykli się przez nasze ręce przewija, no a takie motocykle po prostu trzeba chwalić, trzeba o tym mówić, bo ja też mam wielką frajdę, że możemy sobie handlować właśnie takimi motocyklami, tak wyglądającymi, gdzie po prostu nie ma żadnego wstydu, gdzie można pojechać na koniec Polski z takim motocyklem. Jestem pewien, że każdemu się taka maszyna na najzwyczajniej w świecie po prostu spodoba, bo wygląda to tak jak wyglądać powinno. Jeszcze to, co jest tu w standardzie, w tych wersjach właśnie, bym powiedział deluxe, no to taka chromowana osłona łańcucha, tego też w standardzie nie ma, fabrycznie jest po prostu zwykła plastikowa. No lala, ja jestem szczerze pod wrażeniem. Oczywiście mamy do tego dwa komplety kluczy. Jeden jest w stacyjce, drugi jest wśród tych dokumentów. No i zobaczcie, przekręcam kluczyk, czerwony guzik w dół, klikam zapłon, no i to jest naprawdę git. Słuchajcie, światła krótkie, długie, meryganie. Muszą sobie kieruneczki, które też ładnie pracują, nie są jakieś tam, nie przycinają się, co też właśnie w wirażkach często się zdarza, że ten przełącznik potrafi być jakiś taki zamulony. Słuchajcie, prawy kieruneczek, teraz lewy kierunek, lewy przód, lewy tył, przy okazji pozycja z tyłu, poświetlenie rejestracji. Mamy Wam teraz klakson. Światło stop, przedniego hamulca, nożnego hamulca, no i posłuchajcie. No jest lala. Słuchajcie, naprawdę świetny motocykl, polecam go każdemu.
czy sąsiadowi, czy komuś z daleka, naprawdę zapraszam Was serdecznie. Przyjedźcie do nas do Żardowa, do salonu, zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy, potwierdzicie sobie sami to co Wam mówię. Naprawdę ten motocykl jest w takim stanie, w jakim Wam go opowiadam. W razie W, no to zapraszam Was do kontaktu. Możecie także zamówić sobie taki motocykl pod swój dom, czy jeżeli nie chcecie przyjeżdżać, nie macie za daleko, nie chce Wam się, bądź nie możecie, czy cokolwiek, to wystarczy do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My Wam transport takiego motocykla szybciutko wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt dowozu. Przyjeżdżamy do Was pod dom, oglądacie sobie ten motocykl na miejscu. Jeżeli Wam się podoba, jeżeli chcecie w to iść, no to dopiero wtedy za ten motocykl płacicie. Więc myślę, że to jest taka opcja też uczciwa w obie strony. Gorąco do niej zachęcam. Tutaj macie jeszcze szybkie zbliżenie nowin. No i co tu więcej? Możecie kupić także ten motocykl na raty. Jak chcecie jakieś więcej szczegółów, to po prostu zadzwońcie, zapytajcie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. No i co? No mam nadzieję, że już niedługo do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, siemanko. Hej!